Witam serdecznie. Zaszalałem ostro, patrzcie. Już pociachałem. No to mam nadmiar samochód, tak? Która jest godzina? To jest ta godzina. To jeszcze mam sporo czasu na to cięcie tej trzciny. Patrzcie, jak idę. Jak burza. Słuchajcie, nawet jeśli ktoś weekendowo, tak? Weekendowo. Ja nie wiem, na ile mi baterii, słuchajcie, starczy, żeby można było wam jeszcze pokazywać, bo to różne rzeczy wychodzą w trakcie cięcia, tak? Ja, no jak zwykle, nie? Coś robię, to mogę coś dalej powiedzieć, no. Dla zdesperowanych, no uważałbym na to, tak? Uważałbym właśnie na to, że trzcina ma dużo szkła w sobie. To powoduje także, że ona nie jest tak siąkliwa wodą. Tak? Jak trzcina już wyschnie, to później już będzie chciała być sucha. Tak jakby. I przez to, że ma dużo szkła w sobie, trzeba bardzo uważać, żeby nie ciągnąć rękoma, tak? Jak ktoś pójdzie pierwszy raz na trzcinę i po prostu będzie chciał rwać gołymi rękoma jak trawę, no to szybko się przerazi. Bo trzcina, szczególnie taka o tej porze roku jeszcze, zielonawa, to ona ma to do siebie, że ona po prostu tnie. Tak, więc jest bardzo ostra sprawa, normalnie na tych kępkach i ona zrobi takie przecięcia, że niewielkie przecięcie, wnet nie widać, a potrafi krwawić bardzo długo, bardzo głęboko utnie trzcina, naprawdę. Trzcina potrafi być pod tym względem, no, że jak ktoś robi coś nieostrożnie, to idzie. No ja tu widziałem tak kawałek i dostałem tylko dwa strzały, ale kiedyś, to jak były moje początki, to się więcej potrafiłem pociąć trzciną, więc... Jeśli ktoś zwyczajnie nie lubi być tak okaleczany w jakiś sposób w pracy, no to lepiej mieć, po prostu kupić sobie rękawiczki, tak? I ważne jest to, żeby kupić ten sierp, nie? I ten jeszcze ma cenę, już się zryła, ale kosztował 16,80. A tamten, co ja kupuję, ten, znaczy mam jeszcze drugi, co normalny ma ostrze, knusz, a nie ząbki. No to on też tyle jakoś kosztuje. Tak jest. Sami widzicie, że przez ten jakiś tu czas, jak jestem, to już naciachałem tej trzciny. Ja teraz tu przyjadę sobie ze sznurkiem, będę sobie wiązał do samochodu i od razu one, jak nawet tu poleżą te kubki z dwa dni, to lepiej. Bo później jak zwiążę, no to się będzie trzymać kupy. Ten list trochę jeszcze obwiędnie, tak, więc... To zaraz się zrobi. No gorzej by było, jakby na przykład przyszedł jakiś deszcz taki i teraz 3 dni wypadałby mi deszcz, nie? To by ta trzcina mi się tu zmarnowała. No ale mam nadzieję, że zdążę ją właśnie wziąć i chociażby ładnie ułożyć, żeby mi na nią deszcz już nie padał, nie? Tak. Jutro po południu, nie? Będziemy wozić trzcinę. Na raz albo na dwa, bo to już tyle naciąłem, że masakra. Jest, będzie robota. Tak, już mam tą trzcinę. Gorąco zachęcam do tego, mi się zaraz bateria skończy, więc... Gorąco zachęcam do tego, że jak ktoś mnie ogląda w miarę na bieżąco, to sobie kupić ten sierp, kupić to coś i tak jak będziemy u mnie w garażu pracować, tak, zacznie od szycia mat. Ja zaraz sobie zrobię prawidło do szycia mat, bo ja bym chciał uszyć kilka mat, żeby już włożyć w ule. Nie, to jest 2, 3. Nie? Więc... Takie coś bym wam chciał powiedzieć, że właśnie... O, nie? Jak ktoś chce na bieżąco coś być i coś ze mną robić, to tak. I pokażę, jak zmienimy prawidło. Do szycia tych map i sznurek od powiązałki i będziemy robić na początku ze sznurka, nie? Później oczywiście ktoś może się bawić w drucik, ja nie mówię, że nie. No ale na początek ja będę robił metodę na sznurek i... Dobra, tam jest woda, więc mam lipę, nie? Trzcinowisko jeszcze jest trochę w wodzie. Tą trzcinę trzeba tak umiejętnie trochę jakby okiełznać. Jak ona leży na przykład w jedną stronę, to zawsze tak kroić, żeby ona spadała w tą stronę tej leżącej. Nie zawsze jest to możliwe. Zależy, jak ją podchodzimy, ale przed chwilą miałem lepsze podejście do trzciny.
Tak, no ale to trzeba ciąć jakoś i to wtedy będziemy wycinać, tak? Za każdym razem, kiedy wytniemy po środku naszego poletka jakiś krążek, to później jak przyjdziemy za tydzień, to ten cały brzeg tego krążka, to ja zawsze ścinam najpierw. Nie? Bo ten brzeg tego krążka, przez to, że jest wiatr i dostał przewiew, to spadną z niego liście i w ogóle. Nie? Więc jak ja zbiorę tą trzcinę, to ta trzcina jakby będzie najgorsza, ta pierwsza. Będę miał najwięcej czesania. A później jak już pójdę w koło, to już do dosta będzie, nie? Ten pasek metr, zawsze w koło, to jest taki lepszy. I to też jest, słuchajcie, fajne. Tutaj czego coś jest poplątane mocno i tak dalej, no to obkrajamy w koło i tą kępkę później możemy nie tak ściąć, żeby leżała po prostu, że na przyszły rok ona się nie podniesie z roślinnością, nie? Że nie będzie starczał jakiś stary ho-ho, tak jak to na przykład, nie? Stary ho-ho, tylko o, nie? Coś tam podeptać go i w ogóle wtedy on nie będzie nam rósł, słuchajcie, w przyszłym roku. Tak? Tak. Już na dzisiejszy to rzeczywiście pokroiłem tej trzciny, naprawdę. Aha, no dobra. Trochę syfu będzie, ja i tak to będę czesał, więc ja na to tak nie patrzę, tak? To czesanie tej trzciny, która jest teraz, to jest główna rzecz. Najważniejsza. Trzcinę trzeba wyczesać. Z tej trawy na dole czy coś, to my to wszystko wyczeszemy, nie? Tak. No, jak ktoś ma na przykład 10-15 uli i chce jakieś maty, no to jedzie na takie trzcinowisko na weekend, tnie tej trzciny cały dzień i na pewno będzie miał na to, żeby porobić te wszystkie maty. To nie jest żaden wyczyn, naprawdę. Na serio. Nie jest. I najprostsze maty możemy robić na sznurek, na powiązałki. Tak, bo ta mata to tylko jest na zimę i na wiosnę, tak? A później można ją wywalić. I podejrzewam, że jak matę, no z tego sznurka, to właśnie trochę do dupy, nie? No ale na początek będę próbował robić sznurkiem, bo to dla czego coś mi nie będzie wychodzić, to tak, to nie będzie tak szkoda. A drucik to trzeba mieć, jakiś taki może trochę cieńszy, nie taki jak od pastucha, tylko taki trochę cieńszy. Nie? Może bardziej miękki. Wtedy będziemy to szybko, sprawnie podejrzewam szyć, bo po prostu tak na okrętkę będziemy szyć. Nie? Poukładamy tej trzciny, ściśniemy ją ściskiem belką od góry, żeby była ta już nasza wysokość maty, a później okręcamy. I na przykład tak jak szerokość jest wielkopolskiej ramki, no to tak będziemy ciąć trzcinę, nie? No i zrobimy taką wysoką matę, że będziemy mogli ją zagiąć na gniazdo, że będzie tu robiła pyk, i tu na gniazdo, a jak będzie brać czego wężej pszczół, to będziemy tą matę próbować wygiąć tak, tak i tak. Żeby ona jeszcze grubszy robiła ten sufit u góry. Nie? I to w zależności ile będziemy mieli rodzin, to tak nagniemy u góry nad gniazdem. W tym pustym korpusie u góry. Więc to jest naprawdę super. I ten tył by był okryty, nie? Tą trzciną po prostu. Rewelacja. I to nie mamy żadnych gadżetów, ramek, nie robimy żadnych ramek ni nic, tylko po prostu to szyjemy. Jak się rozpieprzy, uszyjemy nowe i koniec, nie? I tam, tak, więc to też, ja mam super pomysł na maty i będziemy szyć po prostu wysokie maty, nie? Wysokie maty, które będziemy mogli wyginać, dlatego na początku ja będę testował, że sznurek, bo jak ja to skręcę wszystko na sznurek, to będę miał po prostu ją wygiąć wnet w kąt 90 stopni, nie? Tą matę. Ona kiedyś mi się służyje, ale pan Golicho, no zobaczymy jak to będzie działać. Ja uważam, że to będzie jakieś usprawnienie, jeśli chodzi o maty, wkładane tylko na ten okres zimowy. Prawda? No i automatycznie, jak rodzinka była mniej ramek, no to miała grubszy ten sufit swój. Tak? Z tej trzciny. No to jest super sprawa. I może, jeśli to się spodoba ludziom, że będę robił coś takiego, co nie będzie w ogóle miało żadnych wąsów, nic, to będę też dorabiał ludziom takie mapy do ich uli. Nie? I to będzie to tak. Albo ktoś będzie chciał bardziej na styk trzcinę pociętą, albo ktoś będzie chciał mieć taką szerokość jak po prostu standardowa ramka. I
takiemu mogę poszyć tematy. Nie? Także. Z tej właśnie trzciny. Tak. Tylko, że tematy to jest już ogólnie inna metodyka trzymania pszczół. Taka, że po prostu u góry mamy pusty korpus. Także tych gratów to trzeba mieć do tych pszczół, żeby to poukładać. Nie? Tak, ja się na przykład dziwię ludziom, że jak mają korpus standardowy ul wielkopolski kupiony, to że jest, bo to elegancko pasuje, nie? Zimowla, dwa korpusy i do tego połówka ta, co jest u góry i ta połówka wiecznie tam jest i w tą połówkę możemy sobie właśnie taką matę na przykład włożyć, jak mamy ul z deski, nie? To ta mata trzcinowa wtedy pasi, bo jak ktoś ma ul ze styropianu, to ja nie wiem, nie? W sumie. Czy ta mata trzcinowa już tam jest jakoś potrzebna? Nie? Tak. Ale widzę, że ludzie właśnie, którzy preferują maty i kupują i tak dalej, no to i używają, to widzą w tym jakiś sens i na przykład ci, którzy wcześniej czegoś takiego nie używali, no to zaczęli używać i na przykład pszczoły jedną zimę posiedziały czy dwie i mówią, o, ta pasieka, co miała maty u góry, to jakoś lepiej. Nie? Więc użycie nawet takiej poduszki, jak ramki, to nie jest żaden, nie? Że był 37,5 na 37,5 taki prostokąt, nie? Tej trzciny, zszyty, żeby w ten pusty korpus u góry włożyć, tak, na nie. Gitara, nie? To też jest super, taka poduszka. Dlatego, tak, to robi, te formy gazowe, to wszystko, to się dzieje wtedy. Rewelacja w takim ulu. Ja sami widzicie, na pasiece wszystkiego aż tak nie mam tego trzcinowego. No bo po prostu wszedłem w to, że robię dla ludzi te ule różne. Dlatego, no, jak jest ten okres, no to teraz porobiłem kilka tych warszawskich, a potem zobaczymy, tak? Te korpusy do góry, no to z reguły, no jak, no, komuś, dla kogoś coś mi nie wyjdzie, no to wtedy, nie, u mnie zostanie ten korpus. I tak będziemy raczej to właśnie robić w ten sposób. Nie? Jakoś pasieka przez zimę nowa się ukula. Tak. I zawsze można, nie, tam kombinować jakieś właśnie tematy trzcinowe, inne duperele, które będą nam pomagać z tymi pszczołami. I to było to wszystko, już mam dosyć tego koszenia na dzisiaj. Ale tniemy, nie? Ostro. Tam woda. Się ususzy, mam nadzieję, przez zimkę trochę. I co? Będzie lepiej. Tak wygląda taka robota. Że właśnie nie ma co się ten, nie? Już swoje w sumie wykosiłem, zanim ja to obczeszę. No to właśnie nie zależy mi już teraz. Jak już mam nakoszone tak tyle, nie? Że mam tych kupek tu prawie 20 albo 20. To jakby dwa samochody. No to już nie ma sensu, no bo ja przyjdę za tydzień czy dwa. I znowu będę miał lepszą trzcinę w koło, więc to wycieranie trzciny na polu, jeśli robimy o tak i na właśnie pod te ule, żeby ta trzcina nie była pomięta, pogięta i żeby była jak najlepiej, jak najniżej, żebyśmy mieli tą długość trzciny, którą możemy później ciąć sobie na te kawałki i wtedy zmieszamy górę z dołem i no, nie? Ja nie są ani grube, ani chude, są wszystkie razem te kijaszki, więc to jest super, nie? Dlatego tak wygląda to cięcie trzciny. Jak już ja wiem, no, z tego, to ja spokojnie mam tutaj na 3 ule, a tych mat to bym uszył na całą pasiekę. Komuś, jak ma ktoś 10 uli, to tych mat już by było tu naszyte. Więc tak, to tylko trzeba mieć to samo zaparcie, żeby spędzić właśnie ileż godzin na trzcinowisku i tej trzciny naciąć, nie? Ja tak naprawdę tak w koszty nie wliczam tej trzciny, ale jakbym miał robić te wszystkie ule na kupnej trzcinie, no to ja bym nie robił tego za te pieniądze. Nie, po prostu i tyle, bo trzcina naprawdę, jak chcemy już kupić, to właśnie trzeba robić tak do uli, żeby tego nie kupić. No, bo jak będziemy coś kupować do tych uli, to jest dupa wtedy tam, nie robota, nie? Tak, taka trzcina ucięta tu przy samym korzonku,
to jak ja zrobię, nie, z tych odnóg później, tych odziomków zrobię daszek, no to to się trzyma mi, nie? A tak jak ktoś trzcina, nie, tą maszyną wysoko albo nad lodem, to to jest tam... Najlepsza trzcina zostaje w lodzie, więc... Uważam, że dobór trzciny do robienia właśnie takich uli i tak dalej, to też jest ważny. Nie, że taka trzcina z jeziora, to nie jest żaden hit, jeśli chodzi o ule. Ja raz gdzieś widziałem ogłoszenie uli właśnie trzcinowych. To korpusy były trzcinowe. Na ogłoszeniu ani nie napisane jaka dennica, z czego, tylko napisane, że ocieplona, ale czym to nie wiadomo. Nie? Daszek zwykły. No i ul w tej samej cenie prawie. To mój. No i co? I ściana nie jest napisana jaka gruba, a wyglądała na chudszą niż moja. I zrobione to z samych takich grubych po prostu, no takich, no nie wiem, no grube bambusy, że aż tak ułożone ładnie te grube, no to to ładnie wyglądało, wszystko ok, tak, bo nad wyraz równo ta trzcinka, ale za grube, tak, jak on zrobił chudą ścianę z takich grubych kijów, to to też nie jest żaden hit. Jak już robimy, no to robimy tak, żeby było konkretnie, nie, a nie żeby to wyglądało jak właśnie, to jest ta różnica. Nie? I taka robota, że jak zaczniemy świrować, nie? Zrobię chudsze, bo trzcina droga, no to tak to wygląda. Czyli nie chce mi się ciąć, nie? Ja to właśnie robię z łaty, z szóstki. To i tak robię dość. I tak robię dość. W książkach jest napisane 8. No, no to w ogóle jeszcze grubsze. Prawda? Właśnie, to ja i tak idę na ustępstwo troszeczkę, nie? Ale no napycham tam tej trzciny, ile tylko mogę, nie? Aby skręcić. A później to, jak ona się ułoży, już to już jest inaczej. Tak. Prace te z tą trzciną to są. Ja uważam, że właśnie trzcina to jest najlepszy motyw, żeby robić z nich ule, bo ona jest twarda, dosyć wytrzymała, jak my to zrobimy, to to nam jakiś ileś lat posłuży. No. Ludzie potrafią pokopować nowe styropiany i im dzięcio zeżre przez jedną zimę. To też tak wygląda, nie? A narzekają mi, że trzcinę myszy zjedzą, gdzie... No, praktycznie tego nie chcę mieć. Oczywiście ja nie wiem, co by się stało, jakby ul trzcinowy postawił w takim miejscu, gdzie jest zmasowany atak dzięcioła, nie? Też nie wiadomo. Tak, już tą trzcinę musisz trochę tu wbijać. Ale już, aby do przodu coś tam jeszcze potnę i będę zwiewał na chatę, bo to starczy. To za dużo to niezdrowo, nie? Już tak idę daleko, ja już te pole to ja szybko tnę, nie? Już w zeszłym roku je ciąłem, 2 lata temu je ciąłem, 3 lata temu. No ja już tnę od 5 lat te trzcinowisko, jak nie dłużej, dłużej. Nie, że zawsze tutaj przyłaziłem i ciąłem tą trzcinę do czegoś. Było, nie? Śmiesznie. Dlatego mam pole wyczyszczone. Tak, nie? Jeszcze co roku sukcesywnie robimy gdzieś coś po prostu porządnie. No to później mamy, nie? Tą trzcinę na długi okres. Dlatego te trzcinowiska, co właśnie takie są opuszczone, że są ogromne trzcinowiska gdzieś tam w Polsce, oglądałem nawet filmiki różne tam, to po horyzont takie trzcinowiska, nie? To właśnie przez to, że ludzie zaprzestali używać tej trzciny, to się zrobił taki, wszystko taki ho-hoł gąszcz. Nie? I tam ludzie narzekają, że nawet zwierzyna w tym nie siedzi, nie? Te leśnicy i tak dalej, że to coś powinno być z tym zrobione właśnie. Właśnie ten wypas zwierząt wolne, krów, kóz i tak dalej został zaprzestany, tak? Tych te
terenach także, no, nie? I ta trzcina zarasta okropnie, a ludzie tego nie wycinają, bo kiedyś po prostu te dachy, to wszystko i tak dalej było trzciną, no to na taki duży dach, to wiecie ile tu trzciny ja bym musiał pociąć? Niesamowicie, nie? Te pole na pewno by zabrakło. Na domek 5x7, no to jakbym wykroił wszystko, co tu mam, to może bym miał trzciny. Bym miał, nie? Ale to tak, tu bym musiał wszystko wyciąć, nie? Miesiąc to bym musiał ciąć, przez miesiąc bym wyciął wszystką trzcinę w okolicy. Bym wtedy zrobił z tego dach, bo by była taka możliwość, rzeczywiście. Nie, ale to po prostu przez ten cały czas nic nie robię, tylko robię ten dach mój. Tak? Tak, czyli coś za coś, nie? W tym momencie kasiory bym nie przynosił, abym właśnie miesiąc ciął dach i miesiąc bym go pewnie drugi tam układał, nie? Na tym dachu. Żeby ułożyć tą strzechę jak najlepszą. Bo tu już na dach od domu, to rzeczywiście uważam, że strzecha, tak? Strzechę, trzeba się nauczyć robić strzechę. I to nie jest nic w sumie tak trudnego, żebym sam już nie umiał tego zrobić, tak? Narzędzie do układania strzechy to jest banalne, nie? Tam... Deseczka z kantem i jedziemy. Ja tu bym jeszcze wymyślił pewnie te mocowanie tej trzciny dość porządnie. Ten dach by mój leżał, tak? No, tylko drut od płotu od zewnątrz idzie i wiązałkową się prze... non-stop przedziewa. I to najlepiej jak robi się to w dwóch, nie? Jeden od dołu, drugi od góry. Wtedy można ułożyć strzechę jedwabistą, nie? Na takim małym domku 5x7 to można zrobić właśnie grubą strzechę i samemu czesać pęczki, ładne robić, równe i tylko, nie? Układać ten dach. Robota od rana do wieczora, ale ogólnie no to układanie na przykład czegoś ciężkiego na dachu uważam, że jest dużo trudniejsze tak niż ułożenie trzciny, bo te snopeczki wnosząc do góry, no to no to nie jest tak źle, nie? Jeden by jeszcze nawet podawał od dołu czy coś, no to już w ogóle by szło. By szło, nie? Ułożyć ten dach. Ale to jak będę prawdopodobnie robił takie rzeczy, to dla siebie, nie? Dla siebie. Kiedyś się uprę i... ała. I wykonamy takie coś. Teraz widziałem w internecie domek taki, słuchajcie, że jest apiterapeutyczny domek. No i zwykły z desek tam i tak dalej, z tymi ulami, dychę. Ja tak patrzę, mówię, dychę? No, no to ile ja bym miał wziąć, jakbym zrobił cały domek api z trzciny? Żeby był dach, no wszystko by było z trzciny, tak jak ten mój ul. Nie? I te ule wyjeżdżane, deskowe wtedy by były. Wyjeżdżałyby sobie warszawiaczki jakieś tam, nie? No. No to jak kupę kasiory, taki domek, to chyba dwa razy tyle. Bo to na pewno, jeśli chodzi o czas, to bym robił to trzy razy tyle, nie? Taki domek. Więc to jest ta zasadnicza różnica, że jeśli już pakujemy się w tą trzcinę, no to tego czasu zejdzie nam na tym wszystkim więcej, tak? No. Bo to misterne układanie wiecznie jest trochę jak wikłacz trochę, nie? Tą trzcinę trzeba. Bo tam pocięcie desek na wymiar według nawet projektu narysowanego na kartce, tak? I to wszystko pociąć na kawałki i poskręcać ze sobą, to nie jest aż taki naprawdę szalony pomysł, nie? Szalony pomysł to już zrobić to z trzciny, nie? Żeby to było piękne. Tak, dzisiaj jadę do leśniczego, będziemy zaciąć pięki. Jak nie wyjadę od niego z pienkiem dzisiaj, nie, to interes nie będzie uwieńczony sukcesem. Nie?